Od ubiegłego tygodnia w Domaniewie w gminie Błaszki w dawnym budynku poszkolnym funkcjonuje ośrodek, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć schronienie. Mają zapewniony sprzęt, lodówki, pralki, dostęp do telewizji i internetu. Mogą też liczyć na pomoc medyczną. Nie będą się czuć tak jak w domu, bo to zawsze tak jest, że w domu nawet jakby były trudniejsze warunki, to zawsze jest to dom. No ale staram się tak, żeby to zrobić, żeby jednak jak najmniej odczuwali tę rozłąkę ze swoim krajem. Wyposażyliśmy też coś takiego, co wydaje nam się coś bardzo normalnego, pospolitego, ale w internet. Wywołało to też fajne odczucia, bo ci ludzie jakby złapali od razu kontakt. I muszę powiedzieć, że jak uruchomiliśmy internet, to od razu widać było, że szukają informacji, co tam się u nich dzieje w Ukrainie. Z jednej strony wielka radość, jak się patrzy na mieszkańców naszych, jak niosą tą pomoc, bo naprawdę jest to coś fajnego. No ale z drugiej strony patrzymy na te małe dzieci, bo mamy kilkumiesięczne dzieciaszki też, które są, mamy i starsze. No i widać, że oni to przeżywają na swój sposób. Uśmiechają się, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest to pytanie, co tam się dzieje na tej Ukrainie. Na tę chwilę ilu obywateli Ukrainy znalazło schronienie na terenie gminy? Na terenie gminy kilkudziesięciu, bo też i ksiądz Wojkowie ma ponad 20 osób. Wiemy o kilku miejscach, w prywatnych miejscach, gdzie też staramy się pomagać, bo zapraszamy tych uchodźców, przede wszystkim są to kobiety, po te rzeczy, które nam tutaj też mieszkańcy przywożą, po te dary. Ale w naszym ośrodku jeszcze dzisiaj rano było 26, natomiast jedna z pań przemieszcza się w tej chwili do Koszalina, tam znalazła pracę, z dwójką dzieci wyjechała, więc będzie to jakaś rotacja na pewno. Swietłana przebywa w ośrodku z trójką swoich dzieci, na ręku 4-miesięczna Masza. Jej mama wspomina ucieczkę z rodzinnego Żytomierza. Ja, Nikoliuk, Swietlana Stepaniewna. Nazywam się Nikoluk Swietłana Stepaniewna. Przyjechaliśmy do Polski z Żytomierza. Życia w Polsce, w Żytomierze przekroczyło się. Tak jak zaczęły bombić bolnice, szkoły. Kiedy zaczęło się bombardowanie, ludzie zaczęli ginąć. Uciekliśmy na stronę polską. Na granicy doświadczyliśmy wiele dobra. Przez granicę my przyjechali bardzo dobrze. Propustili nas. Zostaliśmy wpuszczeni do Polski, przyjechaliśmy tutaj, panie nas przygarnęły i się nami zaopiekowały, dały odzież, nakarmiły. Odili, nakarmili, dali żylio. W Ukrainie zostali nasi znajomi, rodzina, siostra, bracia. Brat poszedł walczyć. A to jest kilkuletnia Milanka, siostra Maszy. Dzieci dzięki hojności mieszkańców mogą korzystać z zabawek, gier, pluszaków, które sprawiają, że pojawia się uśmiech na ich twarzach. Współpracujemy na bieżąco z ochotniczymi strażami pożarnymi z okolicy. Zwożą nam tutaj różne rzeczy, nie tylko rzeczy do ubrania, ale również żywność, chemię. No i próbujemy to jakoś organizować. Mamy bardzo dużo deklaracji ze strony mieszkańców. Bardzo dużo pomocy ze strony mieszkańców, więc myślę, że uda nam się to jakoś zorganizować, żeby wszystko było tak, jak oni by to widzieli. Nie jak my byśmy to widzieli, tylko tak, jak oni by to widzieli. Gmina Błaszki zorganizowała ośrodek w Chabierowie i w Domaniewie. Ten drugi jest przygotowany na przyjęcie do 50 osób.